Dzień dobry Państwu i dzień dobry Wam wszystkim. Ja zacznę od tego, że uruchomię swoją prezentację i mam nadzieję, że już ją widać. Gdyby coś nie działało albo gdyby się okazało, że jej nie widać, to proszę natychmiast o sygnał na czacie. Bardzo mi miło spotkać się z Państwem i z Wami wszystkimi w ten poniedziałkowy poranek, żeby porozmawiać o pracy zdalnej. Ponieważ spotykamy się w takim wyjątkowym momencie, kiedy planowałyśmy ten cykl webinariów, nie wiedziałyśmy, jak potoczy się druga fala pandemii, a akurat spotykamy się w momencie, kiedy znów po takim letnim rozprężeniu i odprężeniu, i być może takiej okazji dla nas wszystkich do trochę zapomnienia o tym doświadczeniu pandemicznej wiosny, znów wkraczamy w taki czas nasilających się restrykcji. I związanej z tym niepewności dotyczącej tego, jak będziemy pracować dalej. Niektórzy z nas na lato wrócili do swoich biur, inni z nas, tak jak na przykład my w Centrum Cyfrowym, wróciliśmy tylko częściowo w takim modelu hybrydowym. Więc mam wrażenie, że tak się akurat złożyło, że termin tego dzisiejszego webinarium zamykającego nasz cykl wypadł w takim momencie, kiedy te tematy znów jakby znajdują się w centrum naszego zainteresowania. Czego oczywiście myślę, że nikt z nas sobie nie życzył, ale sytuacja, w której trwamy od początku roku 2020, no, ma to do siebie, że jest absolutnie nieprzewidywalna i to jest jakby kolejna odsłona tej nieprzewidywalności. Zanim przejdę do takich konkretów, które przygotowałam dla Państwa i dla Was na dzisiaj, chciałam powiedzieć trochę o kontekście tej rozmowy, ponieważ jest to też takie webinarium, które zamyka cały cykl. Wiem, że wspólnie z różnymi naszymi ekspertami, ci z Państwa, którzy uczestniczyli we wszystkich poprzednich spotkaniach, rozmawiali o bardzo różnych aspektach działań cyfrowych w instytucjach kultury. Mam też wrażenie, że wiosna, to doświadczenie wiosny 2020, kiedy wszyscy żyliśmy w realiach ścisłego lockdownu, było takim doświadczeniem takiego wzmożenia kultury cyfrowej. Ja nawet zaczerpnęłam ten tytuł z tytułu, wywiadowi, który przeprowadziła ze mną Bogna Świątkowska dla radia Bęc Zmiany, Bęc Radia. Ona wówczas zatytułowała naszą rozmowę Wyzbrana fala kultury cyfrowej i ten tytuł mi się bardzo spodobał, myślę, że jest bardzo trafny. Mieliśmy wiosną w kulturze do czynienia z faktycznie taką wyzbraną falą wydarzeń, oferty instytucji kultury online, aktywności online. Mam wrażenie, że z jednej strony wiele instytucji bardzo szybko próbowało wówczas i niektóre z ogromnymi sukcesami zaadaptować się do tej nowej sytuacji, jaką było zamknięcie drzwi instytucji kultury dla ich publiczności. Z drugiej strony mam też poczucie, że gdzieś wraz z przyjściem już takiej ciepłej wiosny wszyscy poczuliśmy, że pracując zdalnie, czyli siedząc w domu przed komputerem i korzystając z możliwości rozrywki zdalnie, czyli siedząc w domu przed komputerem i odrabiając niektórzy z nas lekcje z dziećmi przed komputerem, mieliśmy trochę dosyć tej wzmożonej fali kultury cyfrowej i w pewnym sensie być może ta oferta, która wówczas funkcjonowała online, była bogatsza niż to, co faktycznie publiczność miała szansę skonsumować. I zastanawiam się bardzo intensywnie nad tym i zastanawiam się też w Centrum Cyfrowym, jak będzie wyglądała ta nadchodząca jesień i zima. Mam wrażenie, i będę o tym trochę mówić na koniec, że być może powinniśmy już znając to doświadczenie, nauczeni tym doświadczeniem wiosny, zacząć zarówno swoją pracę, jak i powiązane z tą pracą oferty naszych instytucji nieco bardziej strategicznie i długofalowo planować. To jest też powiązane z tym, co dzieje się w instytucjach kultury i w kulturze od dawna, chociaż pandemia w pewnym sensie zafundowała nam taki przyspieszony kurs transformacji cyfrowej. Poniekąd przymusowy też kurs transformacji cyfrowej. I faktycznie, kiedy instytucje nie mogły działać zarówno w realu, jak i online, ale musiały działać tylko online, to jeszcze wyraźniejsze i jeszcze bardziej odczuwalne stało się to, o czym już od jakiegoś czasu przedstawiciele różnych instytucji kultury mówili, to znaczy, że kiedy instytucje kultury przenoszą się do sieci, to ich konkurencją przestają być inne instytucje o tym samym profilu, a stają się po prostu inne formy spędzania czasu online, takie jak chociażby Netflix wspomniany na tym slajdzie, gdzie prowadzi Czerwona Strzałka. To jest fragment wypowiedzi już sprzed paru lat człowieka, który był głównym specjalistą do spraw cyfrowych w Metropolitan Museum w Nowym Jorku. Więc na pewno te realia wymagają od nas adaptacji.
adaptacji od nas jako ludzi, którzy pracują w sektorze kultury, ale też na pewno wymagają od nas tego, byśmy my byli w stanie w tym, jak organizujemy naszą pracę, sprostać temu wyzwaniu, że nagle znaleźliśmy się właśnie w tym jednym polu, w którym znajdują się zarówno różne cyfrowe formy rozrywki, jak i właśnie oferta instytucji kultury. No i oczywiście bardzo istotnym kontekstem dla tego wszystkiego, o czym rozmawiamy w tym cyklu webinariów, który dzisiaj zamykamy moją dla Państwa prezentacją, jest to, że na różne sposoby pandemia COVID-19 dotknęła instytucje kultury i chciałam tutaj Państwa skierować do dwóch publikacji, które ten temat jakoś podjęły jeszcze wiosną, być może część z Państwa je zna. Jedna to jest raport, który opracował ICOM, czyli Międzynarodowa Rada Muzeum, International Council for Museums, który przeprowadził badania sytuacji instytucji muzealnych akurat tutaj na całym świecie i z którego płyną niepokojące i smutne wnioski, między innymi takie, że 10% placówek muzealnych świata być może w ogóle się nie otworzyło i nie otworzy ponownie po lockdownie. Wiadomo, że lockdown i zamknięcie i restrykcje różnie wyglądały w różnych częściach globu, więc niewątpliwie ta sytuacja wpływa na instytucje kultury również długofalowo, a nie tylko doraźnie, o czym mówimy, kiedy mówimy o konieczności realizowania programu online, wydarzeń online i tak dalej. I tutaj drugie źródło swoje badania przeprowadziła też taka organizacja z kolei europejska, bo ICOM jest organizacją globalną, organizacja europejska, która nazywa się NEMO, czy NIMO po angielsku, czyli Network of European Museums Association, która również jakby daje wgląd w sytuację, w tym wypadku znów placówek muzealnych, ale myślę, że to dotyczy bardzo wielu instytucji kultury i dziedzictwa szeroko rozumianego, która pokazuje, że bardzo istotnym również czynnikiem, nie tylko jakby w tym, jak instytucje będą dalej działać, to nie tylko kwestia tego, że niektóre z nich nie będą w stanie się otworzyć, ale że też oczywiście obserwujemy ogromny spadek w turyzmie najzwyczajniej w świecie, który sprawia, że faktycznie przez drzwi instytucji przechodzi dużo mniej osób. Ja w tym okresie, zanim znów nasiliły się restrykcje, z którymi mam do czynienia teraz, miałam okazję być w kilku zaprzyjaźnionych warszawskich akurat instytucjach kultury i było to dla mnie faktycznie doświadczenie takie zaskakujące, chociaż oczywiście spodziewałam się tego, ale to jakby zobaczenie tego na własne oczy było wciąż zaskakujące, jak dużo mniej osób w tych instytucjach kultury faktycznie jest. No i to są jakieś pojedyncze wybrane dane z badań, które mówią o tym, że tutaj znów to są dane dla muzeów, że ponad 80% pracowników instytucji przewiduje, że programy będą musiały zostać ograniczone, co już jakby wszyscy wiemy, a prawie 30% spodziewa się tego, że liczba pracowników zostanie zmniejszona. Prawie 13% uczestników badania obawia się, że ich instytucja, w tym wypadku muzeum, zostanie zamknięte. I to jest niewątpliwie taki trudny kontekst, w którym cały czas rozmawiamy właśnie teraz też przy nasilaniu się restrykcji. I my oprócz tego, że jako Centrum Cyfrowe realizujemy nasz program wspierania instytucji w tym, co nazywamy szeroko rozumianą transformacją cyfrową, a co możemy też traktować jako po prostu wsparcie w adaptacji do tej nowej sytuacji, polecam też działania, które podejmują inne organizacje, między innymi Europeana, może część z Państwa miała okazję w tym uczestniczyć, jeżeli nie, to również zachęcam i polecam, żeby się temu przyglądać, jeżeli szukają Państwo wiedzy, kompetencji, pomysłów. Naszą odpowiedzią na tę sytuację, chociaż przygotowując ten program nie wiedzieliśmy o tym, że zdarzy się pandemia COVID-19, jest cały transformator kultury, który mam nadzieję Państwo znają i poznali tutaj uczestnicząc w kolejnych webinariach. Ja oczywiście już wklejam link do transformatora do czatu dla tych z Państwa, którzy może jeszcze tam nie zaglądali. To jest nasza propozycja tego, jak możemy pomagać instytucjom realizować projekty cyfrowe, która teraz tym cyklem webinariów została uzupełniona o to, jak się adaptować do tych nowych warunków pracy. I teraz przejdę już do tego, co jest zasadniczym tematem tego spotkania, czyli do tego, jak pracować zdalnie.
tym cyklu całym Państwo dowiadywali się wiele na temat tego, jak robić wydarzenia online, jak robić projekty cyfrowe, jak robić narzędzia online, które są dostosowane do potrzeb swoich, naszych odbiorców. To spotkanie jest poświęcone temu, jak doprowadzić do tego, żeby to wszystko się udało, to znaczy jak organizować sobie pracę w tych warunkach pracy zdalnej, abyśmy te wszystkie świetne pomysły byli w stanie zrealizować. Ja tę prezentację przygotowałam na bazie i w porozumieniu z Alkiem Tarkowskim, który jest prezesem Centrum Cyfrowego i moim kolegą, z którym wspólnie zasiada w zarządzie centrum, który opracował jeszcze wiosną i rozwija od tamtego czasu wspólnie z grupą ekspertów przewodnik pracy zdalnej. I to, co ja tutaj zrobiłam dla Państwa, to poniekąd postarałam się dostosować te niektóre rady do realiów Instytucji Kultury i będę się starała tę perspektywę uwzględniać. Zacznę od rzeczy banalnej, ale praca online, jak pewnie już Państwo wiedzą z własnego doświadczenia, nie jest prosta. Przy okazji zaznaczę, że wszystkie zdjęcia w tej części prezentacji pochodzą z profilu na Facebooku Muzealnicy, żartobliwego profilu, który pewnie część z Państwa zna, więc praca zdalna czy praca online nie jest prosta. Te obrazki, które będą Państwo tutaj widzieć, służą temu, żebyśmy w tym trudnym momencie mogli się też trochę rozweselić i być może nabrać dystansu do tych czasem trudnych lub wymagających rzeczy, o których będę mówić. Praca online nie jest prosta z kilku względów. Przede wszystkim dlatego, że wszyscy potrzebujemy kontaktu z innymi osobami i w końcu nie przez przypadek w ogóle izolowanie ludzi jest karane jako przestępstwo, tak po prostu, kiedy się kogoś przymusowo gdzieś przetrzymuje z dala od kontaktu z innymi. Więc w pracy online bardzo ważne jest to, żeby z pokorą i spokojem nauczyć się dwóch rzeczy. Po pierwsze, zaprzyjaźnić się z technologiami, które wkraczają w nasze życie i nasz system pracy, co jest szczególnie pewnie trudne dla tych, którzy nie byli przyzwyczajeni do takiego natężenia technologii w swoim codziennym życiu i pracy. A po drugie, zgodzić się na to, że przez pewien czas będziemy musieli radzić sobie z tą bezradnością i brakiem pewnych kompetencji w tym obszarze, bo nawet jeżeli jesteśmy ekspertami od technologii cyfrowych, to cały czas pojawiają się nowe narzędzia, nowe rozwiązania, my się cały czas musimy czegoś uczyć, a kiedy nie jesteśmy ekspertami od narzędzi cyfrowych, tylko czegoś zupełnie innego, wszyscy jesteśmy w jakimś zakresie ekspertami, pracując w kulturze, to tym bardziej to może być frustrujące, więc te dwie rzeczy są na start bardzo ważne, pokora i spokój w radzeniu sobie z tym, że technologii jest w naszym życiu dużo więcej niż wcześniej i niż być może byśmy chcieli, a po drugie, że musimy poniekąd cały czas być w ciągłym procesie uczenia się i dostosowywania się do nowych narzędzi, które się cały czas zmieniają, pojawiają się aktualizacje, nowe funkcje, więc to jest coś, od czego zaczynamy. No i jeżeli chodzi o dostępne narzędzia, to oczywiście, gdybym chciała zrobić przegląd wszelkich narzędzi, to pewnie ten webinar trwałby wiele godzin i też Państwo i ja prawdopodobnie później byśmy musieli sobie zrobić solidną przerwę. Więc ja zaproponuję i omówię z Państwem taki przegląd narzędzi do pracy zdalnej, które i ja, i Alek Tarkowski wraz z grupą ekspertów polecamy, co nie znaczy, że to są wszystkie narzędzia. Na pewno istnieje ich jeszcze wiele i cały czas będą powstawały nowe. Wybór jest wielki i to, na co się decydujemy, zależy od preferencji zespołu lub dokładnej analizy możliwości różnych serwisów, co bardzo polecamy. Ja tutaj będę rekomendowała kilka najprostszych i najprzydatniejszych, jednocześnie nie narzucając niczego i też świadomie jakby Państwa informując o tym, że ta lista jest niepełna. Do sprawnej pracy zespołowej online można wykorzystać bardzo różne narzędzia i te narzędzia dzielą się na 5 głównych kategorii. Pierwsza z nich to komunikatory, czyli narzędzia oparte na tekstowych czatach, które mogą zastąpić pocztę elektroniczną, ułatwiając rozmowy na bieżąco oraz w grupach. Do tego celu można wykorzystywać najpopularniejsze komunikatory i to wiem, że gdzieniegdzie funkcjonuje, to znaczy, że niektórzy wykorzystują po prostu takie narzędzia do komunikacji, które wykorzystujemy w naszym codziennym prywatnym życiu, jak WhatsApp i Messenger, ale my zdecydowanie rekomendujemy stosowanie dedykowanych do tego celu narzędzi do komunikacji grupowej. Obecnie najpopularniejsze z nich to Slack,
Microsoft Teams oraz Facebook Workplace. I te różne, oczywiście Państwo dostaną ode mnie później linki do tych różnych narzędzi i będą mogli sobie Państwo na własne potrzeby tym narzędziom się przyjrzeć. Dlaczego to jest ważne i dlaczego w ogóle mówimy o tym, że nie wystarczają maile, albo że w ogóle po co nam jest narzędzie do komunikacji tekstowej, skoro piszemy do siebie maile? De facto w takiej pracy online, kiedy nie jesteśmy ze sobą w przestrzeni, kiedy nie możemy pójść do kolegi czy do koleżanki, do sąsiedniego biurka czy sąsiedniego gabinetu, bardzo przydaje się narzędzie, które pozwala na szybką, bieżącą komunikację. To znaczy, że taką komunikację, która pozwala szybko dowiedzieć się czegoś od kogoś bez konieczności pisania długiej wiadomości mailowej i później szukania odpowiedzi na pytanie, które zadaliśmy koledze lub koleżance w niezliczonych wątkach w naszej skrzynce mailowej. Ten model, który ja osobiście stosuję, my stosujemy w centrum, wiem, że wiele organizacji stosuje, z całą pewnością stosują to też w większości firm, właściwie niemal wszystkie firmy technologiczne, pozwala na to, żeby korespondencja mailowa wciąż się toczyła, ale była bardziej zewnętrzna lub miała taką rolę przesyłania sobie już formalnych ustaleń czy podsumowań, również do kontaktu z zewnętrznymi partnerami, współpracownikami, natomiast bieżąca komunikacja, taka codzienna komunikacja online jest dużo efektywniejsza, jeżeli odbywa się właśnie na jakimś komunikatorze. I już wrzuciłam tutaj te trzy nazwy, które przywołałam na prośbę pana Adama. I naprawdę to bardzo ułatwia i usprawnia pracę zespołową. Więc to jest ta pierwsza grupa, komunikatory, do nich będziemy jeszcze wracać. Druga grupa narzędzi, które mogą nam się przydać, to systemy do telekonferencji. Dzięki nim można organizować spotkania i zebrania. To wszyscy już Państwo wiedzą zapewne doskonale, bo wszyscyśmy całą wiosnę i pewnie nie tylko, niektórzy również całe lato i teraz jesienią na tych narzędziach pracowali. Istnieje oczywiście bardzo wiele systemów do telekonferencji, niektóre i jakby cały czas powstają nowe. Najpopularniejsze zdaje się wciąż to ta grupa, którą też tutaj wklejam do czatu, Google Hangout czy Google Meets, Zoom, Jitsi, Microsoft Teams i WebEx. Oczywiście jest zdecydowanie wiele, wiele więcej. I jeszcze dopiszę tutaj Google Meets, żeby Państwo mieli wszystko w jednym miejscu. I to są oczywiście narzędzia, które nam pozwalają po prostu organizować telekonferencje niezbędne i co do tego myślę, że nie ma sensu temu poświęcać więcej uwagi. Co do tego, jak organizować spotkania zdalne, jeszcze dojdę. Jeżeli chodzi o narzędzia, to jest oczywiste, czemu one są potrzebne. Taką trzecią grupą są pakiety biurowe online. Czyli takie rozwiązania, które umożliwiają równoczesną pracę wielu osobom na jednym pliku oraz łatwe zarządzanie dostępnymi zdalnie plikami. I tutaj wciąż jakby rozwiązań jest wiele, takich chmurowych, ale wciąż zdaje się najpopularniejszy jest Google Drive, czyli tak zwane Google Docs i G Suite, czyli taka opcja pakietu biurowego dla firm czy organizacji, czyli sposób na to, jak trzymać wspólnie pliki w chmurze i je na żywo razem edytować. I wiem też, że jest Microsoft Office 365, z którego ja osobiście nie korzystałam, wiem, że jest również popularny. Jeżeli chodzi, i to jest ta trzecia grupa, czyli praca wspólna na plikach online, jest też czwarta, bardzo do niej zbliżona, to znaczy systemy do przechowywania plików w chmurze, czyli w sieci. I tutaj znów mamy oczywiście Google Drive, ale jeszcze jednym rozwiązaniem już nie do wspólnej edycji plików na żywo w chmurze, czyli online, ale do przechowywania plików i dzielenia się z innymi jest Dropbox, który też pewnie Państwo doskonale znają. Więc to jest ta czwarta grupa, ja powtórzę, pierwsza to komunikatory, czyli alternatywy dla maila w komunikacji bieżącej, druga to systemy do telekonferencji, trzecia to pakiety biurowe, czwarta systemy do przechowywania plików, no i piąta to systemy do zarządzania zadaniami. Bardzo ważna rzecz w organizowaniu pracy naszych pracowników czy naszego zespołu zdalnie. To są różne takie systemy i narzędzia, które pozwalają nam określać zadania i zarządzać ich realizacją. Do najpopularniejszych tego rodzaju systemów należą Trello, Basecamp i Asana. Znów wklejam Państwu nazwy w czacie. I to one jakby są najczęściej używane przez większość
większość osób, które ja znam i też większość osób, które słyszę, że pracują zdalnie i w ogóle korzystają z jakichś systemów do zarządzania zadaniami. Dlaczego to jest ważne? Po co nam systemy do zarządzania zadaniami? Z kilku powodów. Po pierwsze, bardzo łatwo jest wtedy nam jako zespołowi, czy nam jako instytucji, czy organizacji, to zależy o jakiej skali mówimy, porządkować pracę własną i innych osób i też sprawić, że widzimy jakby jak te prace postępują, co jest do zrobienia. Wszyscy mają jasny ogląd tego, jakby jak wygląda to, co, że tak powiem kolokwialnie, mamy na talerzu do zrobienia. To też pozwala nam monitorować własną pracę, to znaczy mamy wyznaczone jakieś zadania, możemy sobie odznaczać te, które już zostały zrobione, możemy sobie dawać terminy realizacji tych zadań i dla osób zarządzających z kolei zespołami jest to świetny sposób, żeby komunikować się zespołem na temat tego, co jest do zrobienia, monitorować i tak dalej. Widzę od razu pytanie, czy któreś z tych narzędzi jest na tyle uniwersalne, że obejmuje wszystkie funkcje. Nie, natomiast jest tak, że Slack, który jest komunikatorem do komunikacji bieżącej, ma możliwość wykonywania telekonferencji na Slacku i ma możliwość jakby połączenia z Google Docsami, czyli z dokumentami online, więc w tym sensie prawdopodobnie jest najbardziej taki zagospodarowujący trochę więcej niż jedną potrzebę. Natomiast tutaj nie będę ukrywać i będę z Państwem szczera, że zazwyczaj to jest kombinacja kilku tych narzędzi, żeby tak naprawdę tę pracę zdalną sobie sprawnie zorganizować. Każdy zespół pracujący zdalnie musi sam zdecydować, jakieś narzędzi chce używać. Podstawowe powinny obejmować, i tu jest też odpowiedź na pytanie pani Agnieszki, co najmniej trzy, to znaczy komunikator grupowy, pozwalający efektywnie komunikować się całemu zespołowi, bez konieczności załatwienia wszystkiego na telekonferencjach, bo jak pewnie Państwo wiedzą, zjawisko tak zwanego Zoom fatigue, czyli zmęczenia Zoomem, czy zmęczenia telekonferencjami jest faktycznym, prawdziwym problemem i nie potrzeba do wszystkiego wideokonferencji, można po prostu właśnie komunikować się na jakimś komunikatorze, więc komunikator grupowy to jest jedna rzecz, która na pewno jest jakby przydatna, druga rzecz to jest coś do telekonferencji, czasem potrzebujemy się zdzwonić, to jest ważne, żeby mieć taką możliwość i jakiś system do przechowywania plików w tak zwanej chmurze, czyli online. I dla całkiem początkujących osób, które nie miały do czynienia z żadnym z tych narzędzi, czasem niekonieczne jest, aby od razu wskakiwać w tak profesjonalne rozwiązania, to znaczy jeżeli Państwo teraz znowu będą przychodzili na pracę zdalną, można założyć ze współpracownikami grupę na jakimś komunikatorze typu na Facebook Messengerze czy grupę na Facebooku i się komunikować. Jeżeli ma się konto Gmail, to każdy ma dostęp do darmowego systemu przechowywania plików na Google Drive, a opcje rozmów głosowych ma wiele komunikatorów. Dla osób trochę bardziej zaawansowanych, serwisy Slack czy Microsoft Teams oferują obecnie darmowe konta, z pomocą których można zacząć używać bardziej zaawansowanych narzędzi i to może przyjść z pomocą. Są też specjalne oferty od różnych firm na czas pandemii, na przykład Google tymczasowo podniósł możliwość pakietów narzędzi biurowych tych G Suite, czyli tych do przechowywania plików dla firm i edukacji, więc można teraz za pomocą tych narzędzi prowadzić telekonferencje dla większej liczby osób. Innym narzędziem do telekonferencji jest platforma GoToMeeting, też Państwu tutaj wklejam nazwę, która również ma specjalną ofertę na czas pandemii i tam zdaje się w tym momencie jest 3-miesięczny darmowy dostęp. I wyślę Państwu również linki do kilku innych takich mniej może popularnych narzędzi, które również mają jakieś specjalne oferty. To, o czym warto pamiętać, to przed decyzją o zainstalowaniu, a zwłaszcza zapłaceniu, bo niektóre z tych narzędzi są płatne, więc zanim się zdecydujemy na wykupienie dostępu do jakiegoś narzędzia, warto wziąć pod uwagę, czy będziemy mogli z nich łatwo zrezygnować i tutaj zachęcam do czytania regulaminów, wiem, że nikt z nas tego szczególnie nie lubi, ale zdecydowanie warto. Czy możemy łatwo przenieść nasze dane i rezultaty pracy, czyli wszystko, co się na tych komunikatorach będzie działo do innych narzędzi i co najważniejsze i do czego bardzo zachęcam, czy istnieje narzędzie bezpłatne, które zaspokoi nasze potrzeby i nie będzie generować kosztów na wypadek zmiany. Więc ja zachęcam do korzystania z bezpłatnych narzędzi, część z tych narzędzi, o których pisałam tutaj, to są bezpłatne narzędzia i zachęcam do tego, aby z nich właśnie korzystać.
To, co jest bardzo ważne w pracy zdalnej, to również i teraz wciąż jeszcze będę zostawała przy takich technicznych rzeczach, zanim przejdę do takich bardziej związanych z organizacją pracy i kulturą pracy, to konfiguracja sprzętu domowego. Większość laptopów, na których pracujemy, ma wbudowaną kamerę, mikrofon oraz głośniki, jednak jakość połączenia głosowego przez wbudowane głośniki może być niewystarczająca, zwłaszcza jeżeli chcą Państwo realizować takie formaty jak webinaria, jak chociażby to teraz, czy telekonferencje, zwłaszcza jeżeli pracujemy w takich realiach, że nasz partner, partnerka, mąż, żona pracuje również z domu i musimy takie telekonferencje organizować naraz, to zdecydowanie warto używać jednak słuchawek, dobrze jest się zaopatrzyć w takiej jakości, na jakiej możemy sobie pozwolić. I oczywiście słuchawki bezprzewodowe bywają najwygodniejsze, czyli takie, którymi łączymy się poprzez Bluetooth, bo możemy się spokojnie wówczas też przemieszczać, ale to nie jest konieczne. Ważne, żeby Państwo zadbali o i sprawdzili jakość swojego, jakość dźwięku poprzez wbudowany głośnik, mikrofon i naprawdę bardzo polecam jednak wydarzenia online, jeżeli Państwo mają telekonferencję lub zwłaszcza jeżeli realizują Państwo wydarzenia online z publicznością, warto mieć słuchawki takie jak ja dzisiaj i to zdecydowanie poprawia jakość. Jeżeli chodzi o takie praktyczne porady, każdy z tych systemów do telekonferencji czy do organizowania wydarzeń online ma nieco inny sposób logowania się, nieco inne ustawienia. Tutaj jest kwestia tego, do czego kto jest przyzwyczajony. Z tego co wiem, większość osób korzysta z Zooma, który jest bardzo popularny. To jest bardzo ważne, żeby upewnić się, że kiedy się łączymy, czy kamera jest włączona, czy wyłączona i czy dźwięk jest włączony, czy wyłączony, to jest często coś, co powoduje kłopoty. Zarówno kiedy my się łączymy na spotkanie, zazwyczaj wyskakują nam komunikaty, które pytają o zgodę na dostęp do kamery i mikrofonu. Jeżeli to raz klikniemy na nie, to być może te ustawienia się zapiszą, więc musimy naprawdę uważnie, kiedy łączymy się na spotkanie, czytać te komunikaty. Potem możemy się zawsze wyciszyć lub wyłączyć kamerę i ją włączyć z powrotem. Jeżeli korzystamy z telefonów do łączenia się na telekonferencję, co też jest możliwe, większość tych narzędzi ma opcje aplikacji, które możemy zainstalować na telefonie, to zdecydowanie słuchawki są konieczne i bardzo ważne, jeżeli Państwo planują prowadzić takie spotkania przez telefon, trzeba wcześniej sobie tę aplikację zainstalować i przetestować na telefonie, żeby się upewnić, że wszystko działa. No i bardzo ważna taka rzecz, która już zahacza o taki savoir-vivre z pracy zdalnej, o którym będę trochę mówić. Bardzo ważne jest, żeby nauczyć się wyciszać dźwięk. Jeśli nie mówimy w danej chwili, wyciszenie naszego mikrofonu poprawia jakość rozmowy dla wszystkich innych oraz wycisza hałasy zewnętrzne, które jak wiemy w tych realiach, w których pracujemy, mogą oznaczać czajnik gotujący z gotującą się wodą, bo ktoś z naszych domowników robi herbatę, szczekający pies, śmiejące się w drugim pokoju dzieci. I tym sposobem przechodzę do takich rzeczy, które wiążą się właśnie z takim savoir-vivrem spotkań online, jeżeli możemy to tak nazwać, który jest również bardzo ważnym elementem tego, jak efektywnie i dobrze pracować zdalnie. Więc taka rzecz, która bardzo pomaga w organizowaniu tych spotkań zdalnych, jeżeli już decydujemy się na to, żeby spotkania zdalne organizować, to, żeby one faktycznie zaczynały się o czasie. To jest coś, co działa zupełnie inaczej niż spotkania w przestrzeni fizycznej, bo jak pewnie Państwo wiedzą, zazwyczaj kiedy się spotykamy na żywo, to jednak wymieniamy jakieś uwagi na temat tego, co słychać, albo bieżącą komunikację. Spotkania online jakby są pozbawione poniekąd tego aspektu, więc warto, żeby zaczynały się o czasie, zwłaszcza też dlatego, że często one zaczynają się od kłopotów technicznych i to jest coś, co pewnie wszyscy Państwo doskonale znają i tak jak tutaj na tym obrazku widzimy, to często oznacza konieczność dopytywania się wielokrotnie na temat tego, czy ktoś tam jest po drugiej stronie i tak dalej. Oczywiście to się wiąże z dobrą konfiguracją sprzętu domowego, która już nam może pozwolić uniknąć tego rodzaju kłopotów i jakby być przygotowanym, ale możemy się spodziewać, że ktoś po drugiej stronie, zwłaszcza jeżeli jest nowy jest nowym użytkownikiem danego narzędzia do dzwonek tak zwanych, to będzie mógł mieć kłopoty, więc to jest bardzo ważny czynnik, który
które nam mówi o tym, w jaki sposób możemy się do tego przygotować. Więc oto takich kilka bardzo praktycznych kroków, aby nie mieć już na start tak zwanej obsuwy i zacząć sprawnie. Zazwyczaj do spotkań dołączamy poprzez linki, więc trzeba sprawdzić, czy dostaliśmy oficjalne zaproszenie, czy ono jest w mailu, czy w kalendarzu. I tutaj ważna uwaga, na przykład jeżeli korzystamy z takiego narzędzia jak Google Meet, to ono nam pozwala, jeżeli również mamy Google Kalendarz, automatycznie dodawanie linku do kalendarza. Do Zooma zazwyczaj dostajemy zaproszenia na maila lub link. Czasem do tego linku musimy mieć hasło, więc ważne jest zadbanie o to, żeby te wszystkie rzeczy mieć pod ręką, a jeżeli to my jesteśmy organizatorem spotkania, to niezwykle istotne jest to, żebyśmy wszystkie te informacje wysłali pozostałym uczestnikom spotkania lub osobom, które mają dołączyć na jakieś wydarzenie online, które organizujemy. I to na przykład wiąże się z tym, że wiele osób ma, które na przykład korzystają z Zooma, stosuje taką strategię, że wysyła tylko link do spotkania, a nie pełne zaproszenie z informacją o ewentualnym haśle, jeżeli ono jest. To nie jest najlepsza praktyka, bo zazwyczaj znajdzie się ktoś, kto jednak będzie tego hasła potrzebował, nie będzie mógł go znaleźć i to sprawia, że całe spotkanie się opóźnia, bo musimy jeszcze prowadzić bieżącą komunikację, wysyłać na innych kanałach SMS-em lub mailem komuś hasło i tak dalej. Więc kiedy my organizujemy spotkanie, ja bardzo rekomenduję, wysyłamy pełen pakiet informacji i staramy się wysłać go na tyle wcześniej, żeby nikt w popłochu o godzinie rozpoczęcia spotkania tych informacji nie szukał. Oczywiście trzeba się upewnić co do tego, czy wszystkie osoby, które mają być na tym spotkaniu, znają ten komunikator, czy to narzędzie do telekonferencji, z którego będziemy korzystać. Jeżeli nie, no to można im zaproponować, żeby pojawili się na spotkaniu 5 minut wcześniej, zwłaszcza jeżeli to jest wydarzenie i to jest na przykład jakiś prezenter, no to już jest konieczne prawdopodobnie 15 minut wcześniej co najmniej, żeby sprawdzić, czy wszystko działa i czy ta osoba umie na przykład pokazać prezentację, jeżeli chce to zrobić. I to jest, warto o tym pamiętać. Jeżeli nie mamy my sami jakiejś aplikacji na telefonie, warto ją z wyprzedzeniem zainstalować, o tym już trochę powiedziałam, sprawdzić, czy działa nam kamera i mikrofon oraz jeżeli będziemy rozmawiać w miejscu głośnym lub w miejscu, gdzie panuje jakiś szum czy hałas, to warto zadbać o słuchawki i też to pozwoli naszym domownikom nie słuchać być może tak intensywnie wszystkich części naszego spotkania, to też bywa bardzo, bardzo męczące. Co jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o spotkania online, pewnie Państwo już mają to doświadczenie, jeżeli przynajmniej ci z Państwa, którzy dużo pracowali zdalnie i dużo pracowali na telekonferencjach, to, że bardzo dużym czynnikiem, jeżeli takich spotkań odbywamy dużo, jest zmęczenie, które one powodują. I to jest tak, że w odróżnieniu od spotkań w przestrzeni fizycznej, gdzie nie tylko jakby my dajemy z siebie energię, ale też w pewnym sensie dostajemy ją z powrotem. Spotkania fizyczne to również może być przyjemność, jest trochę bardziej dynamicznie, może jeżeli lubimy się i dobrze znamy z osobami, z którymi pracujemy lub jeżeli to jest fajna współpraca, to też bywa zabawnie i to pozwala również jakby czerpać z tego spotkania. Spotkania online są tego pozbawione i są dla nas zarówno fizycznie, jak i tak psychicznie dużo bardziej męczące, więc aby spotkanie było efektywne, powinno być dobrze przygotowane. Co to oznacza w praktyce? To oznacza to, żeby do spotkania przygotować się w taki sposób, a zwłaszcza jeżeli to my jesteśmy organizatorami tego spotkania, to zadbać o to, żeby nie było tak trudno utrzymanie uwagi, żeby szczególnie ważne rzeczy jak określenie celów spotkania, spisanie notatek, podsumowanie ustaleń było elementem takiego spotkania. My rekomendujemy, i to jest też rekomendowane przez osoby, które dużo pracują zdalnie, jak pewnie Państwo wiedzą, firmy technologiczne pracują w tym modelu zdalnym już od bardzo, bardzo dawna i wypracowały mnóstwo praktyk tego, jak efektywnie pracować online. Więc są takie elementy spotkania online, które bardzo pomagają sprawić, że ono będzie efektywne, dobrze przygotowane i że wszyscy wyjdziemy z niego z poczuciem, że jakby dobrze spożytkowaliśmy ten czas i być może nie będziemy tak bardzo zmęczeni. Więc przed spotkaniem. To, co jest ważne, to warto ustalić i udostępnić wszystkim uczestnikom agendę spotkania. To znaczy kilka punktów, które
są do omówienia na takim spotkaniu, czyli wiemy, jaki jest jego cel i jakie tematy mamy omówić. Jeżeli komunikujemy się mailem albo na komunikatorze, to razem z agendą warto wysłać link do spotkania i wszystkie te informacje, które mówią o tym, jak się na to spotkanie połączyć. Czyli na start taki pakiet, agenda i link do spotkania. To jest bardzo dobry start. Zaczynając spotkanie, jeżeli nie rozmawiamy we dwójkę tylko, ale w większej grupie, warto ustalić, kto jest moderatorem spotkania, czyli kto je prowadzi i dba o to, żeby spotkanie nie trwało 2 godzin, jeżeli ma trwać 40 minut, więc jakby wyznaczamy osobę, która będzie odpowiedzialna za to, żeby to spotkanie poprowadzić, albo zazwyczaj jest to osoba, która po prostu je przygotowała, czyli ta osoba, która stworzyła agendę i zaprosiła wszystkich na spotkanie. Głównym zadaniem moderatora jest pilnowanie czasu i pamiętanie o tym, żeby się ze wszystkimi tematami w czasie zmieścić. Jest to niezwykle ważne, ponieważ na przykład ja jestem osobą, która gdy średnio w ciągu jednego dnia pracy odbywa około 5 do 7 spotkań online. I dla mnie jest to niezwykle ważne, żeby te spotkania trwały tyle, ile mają trwać, ponieważ inaczej to domino mojego kalendarza się zupełnie sypie. Więc, a wiem, że dla wielu osób, które nie nawykły do tego, żeby odbywać dużo spotkań online, to wcale nie jest takie oczywiste, te spotkania się rozciągają i często jest takie poczucie, że być może mogły trwać dużo krócej, a zrobiły się z tego na przykład 2 godziny. Też na spotkaniach online nam jest się dużo trudniej długo skupić i dużo trudniej nam jest utrzymać uwagę, więc to jest kolejny argument za tym, żeby one były krótkie. Jak sprawdzić, żeby one były krótkie? Mieć agendę i mieć osobę, która pilnuje czasu. Podczas spotkania warto jakby mieć szczegółowe notatki, robić szczegółowe notatki i to też powinna robić jedna osoba. Nie ma sensu, żeby każdy robił notatkę na własną rękę. Warto ustalić, kto robi notatki ze spotkania, dużo będzie łatwiej potem odtworzyć jego przebieg. Notatki są też ważne dla nieobecnych, więc warto mieć osobę, która zrobi notatkę ze spotkania i roześle ją po spotkaniu wszystkim uczestnikom lub tym, którzy mieli na nim być, ale nie mogli. No i wreszcie po spotkaniu ważne rozesłać wszystkim plik z notatką i wymienić najważniejsze zadania i ustalenia. Jeżeli korzystamy z jakichś narzędzi do zarządzania zadaniami, o których mówiłam wcześniej, czyli na przykład Trello, Basecamp albo Asana, to kolejnym krokiem byłoby po prostu przeniesienie tych zadań do narzędzia zarządzania zadaniami i tym sposobem mamy omówione tematy, podsumowaną rozmowę, wyznaczone zadania i te zadania już są w systemie, który nam je będzie monitorował. Jeżeli chodzi o to, czy zdzwaniamy się z obrazem, czy bez obrazu, to firmy mają różne i jakby organizacje mają różne zasady, czy powinniśmy pokazywać obraz, wideo, czy nie podczas spotkania online. Generalna zasada jest taka, żeby raczej to robić. Podczas spotkania online jest oczywiście pokusa, żeby w tym czasie robić inne rzeczy. Jeżeli możemy wyłączyć kamerę, to ktoś może mieć pokusę, żeby umyć naczynia, pozamiatać albo sprawdzić SMS-y. To nie jest dobry pomysł, bo na spotkaniach online trzeba być tak samo obecnym jak na spotkaniach na żywo, a nawet bardziej. I wówczas, kiedy nie mamy włączonej kamery, bywa, że dużo trudniej nam jest się skupić, bo automatycznie zaczynamy przeglądać jakieś rzeczy, nasz wzrok się nad czymś zawiesza, zajmujemy się czymś innym i dużo trudniej nam jest o skupienie, a też taki multitasking tak zwany jest dużo bardziej męczący i obciążający dla naszego mózgu. Przy włączonym wideo i dużych różnicach czasu niektórym też jest trudniej utrzymać uwagę, bo na przykład zwalniają się o porach, które są dla nich późne lub wczesne, więc to też pomaga innym osobom. I to, co jest na przykład ciekawe, to są takie organizacje i firmy, które w ogóle mają taką zasadę, że poza wyjątkowymi okolicznościami wszyscy powinni się widzieć na spotkaniach online. Taką organizacją jest na przykład Ashoka i jeżeli ktoś nie może włączyć wideo, bo ma na przykład słaby internet, to oczekuje się, że wyjaśni dlaczego. W spotkaniach jeden na jeden z kolei to już jest bardzo, bardzo ważne, żeby jeżeli mamy taką możliwość, jednak rozmawiać z włączoną kamerą. Jeżeli organizujemy spotkania, które nie są naszymi wewnętrznymi spotkaniami online, ale bardziej spotkaniami z innymi osobami spoza naszej organizacji, to tym bardziej jest to ważne, ale też wówczas warto zadbać o tło i upewnić się przed spotkaniem, że to tło mamy pod kontrolą. To jest pewnie coś, co już dla większości z Państwa jest oczywiste, ale są pewne zasady, to znaczy, zwłaszcza jeżeli to jest na przykład jakiś rodzaj wystąpienia, czy prezentacji dla partnera, czy współpracownika, czy sponsora,
Warto jest wybrać miejsce, gdzie mamy za sobą coś w miarę neutralnego albo coś, czym chcemy się podzielić. Na przykład ja zazwyczaj, kiedy rozmawiam z domu, to siedzę tak jak teraz na tle mojego regału z książkami. To jest miejsce, które jest jednocześnie dla mnie najwygodniejsze. Mam tutaj bardzo wygodne miejsce do siedzenia, więc jest mi tutaj po prostu komfortowo i mogę tu siedzieć długo. Ale to też jakby dobrze, żeby to nie było coś, co bardzo odwraca uwagę, więc raczej jakby regał z książkami tak, ale niekoniecznie już na przykład coś, co ma dużo napisów, które ktoś może na przykład zacząć po prostu czytać, bo nasz wzrok meandruje i szuka różnych wizualnych elementów zaczepienia. Warto raczej takie rzeczy uwzględniać, albo to jest w miarę neutralne tło, albo po prostu ściana czy fragment naszego wnętrza. Trudno rozmawiając z kimś, kto jest w domu, nie zwracać uwagi na otoczenie. To taka zwykła ludzka ciekawość, więc ludzie zawsze zauważają, co mamy za plecami. No i teraz ten temat, który często ludziom zaprząta głowę, co się dzieje, jeżeli w czasie spotkania wpadają dzieci, psy, koty i tak dalej. Lepiej, i też taki jest już savoir vivre tych oficjalnych spotkań online, lepiej jest spokojnie i jakby nad tym zapanować. Nie należy reagować paniką i zdenerwowaniem, wszyscy sobie zdają sprawę, że jesteśmy w swoich domach. Tylko jeżeli się nam zdarzy coś takiego niespodziewanego, to znaczy zadzwoni telefon, który musimy odebrać, przyjdzie dziecko i tak dalej, najważniejsze jest, żeby wyłączyć dźwięk, tak żeby wszystkie inne osoby, które są na tym spotkaniu, mogły dalej rozmawiać, kiedy my ewidentnie musimy się zająć tą sytuacją. I jeżeli chodzi o inne rzeczy, no to zdecydowanie jakby również jest ważne to, nie tylko co pokazujemy na ekranie w tle, ale też my sami, więc ogólna zasada jest taka, że powinno być tak, że to, co jakby w co jesteśmy ubrani, odpowiada temu, jak zazwyczaj ubieramy się do pracy po prostu. Wiem, że Państwo pewnie pracują w takich realiach, w których po prostu chodzimy w miarę codziennie ubrani, więc to ważne, żeby to zachować. I wyciszanie, to jest coś, co jest bardzo ważne. W każdej aplikacji mamy taką funkcję. Jak już powiedziałam, kluczowe jest, żeby wyciszać mikrofon zawsze, kiedy nie mówimy, bo to bardzo ułatwia i poprawia komfort spotkania. I oczywiście ważne jest, żeby dbać o to, że kiedy my chcemy coś powiedzieć, to jakby włączamy mikrofon i też przypominamy ewentualnie kolegom i koleżankom, żeby włączyli, jeżeli widzimy, że zapomnieli, że są wyciszeni. I są takie spotkania, na których obowiązuje zasada zgłaszania się do wypowiedzi. To bywa dobre w dużych grupach i to bardzo polecamy dla dużych grup, ponieważ wtedy łatwiej jest zapanować nad rozmową. Nie, jak wiecie Państwo pewnie doskonale, w dużych grupach bardzo trudno jest zapanować nad tak zwanym wielogłosem, kiedy dużo osób zaczyna mówić naraz. W większości narzędzi do dzwonek jest opcja podniesienia ręki albo zgłoszenia się do głosu i wówczas moderator spotkania może ustalić, że teraz mówi Ola, potem Natalia, a potem jeszcze ktoś inny. Więc to się przydaje, kiedy spotykamy się w dużej grupie, nawet jeżeli to jest nasze wewnętrzne spotkanie naszego zespołu. No i wreszcie super opcją, większość narzędzi do dzwonek ma czat. Czat jest świetny, bo możemy wpisywać tam pożyteczne rzeczy, podrzucać linki i tak dalej, jednocześnie nie musząc mówić tego wszystkiego po prostu w toku spotkania. To też sprawia, że spotkania bywają bardziej efektywne, więc warto jest monitorować czat, trzeba się upewnić, że wiemy, jak go znaleźć i gdzie on się znajduje. I można w czacie dzielić się inspiracjami, linkami i tak dalej, co też jest bardzo, bardzo przydatne. No i teraz o psychice pracy z domu. To też jest bardzo ważne. W tych realiach, w których teraz pracujemy, dużo trudniej jest oddzielić stres pracy od domu i dowiedziałam się jakiś czas temu od Alka Tarkowskiego, że przeczytał, już nie pamiętam niestety gdzie, mogę to dla Państwa sprawdzić, że ten moment to jest chyba pierwszy taki moment od momentu przed rewolucją przemysłową, że w pewnym sensie wszystkie aspekty naszego życia, praca, życie codzienne, edukacja dzieci i tak dalej, dzieją się w naszych domach, że jednak nowoczesność, czyli modernizacja, zazwyczaj kojarzona właśnie z tym okresem od rewolucji przemysłowej, przyniosła bardzo mocne rozdzielenie sfer życia, a teraz poniekąd wróciliśmy do takiego dziwnego stanu, kiedy wszystkie te rzeczy dzieją się w naszych domach i to oczywiście rodzi ze sobą bardzo dużo wyzwań, więc oczywiście bardzo ważnym, pewnie Państwo już o to zadbali po tym doświadczeniu wiosennym, jest ustalenie godzin, w których pracujemy i często jak
pewnie wiedzą wszyscy z Państwa, którzy mają dzieci, które mają edukację zdalną w domu, te godziny mogą być konieczne do dostosowania do tego, jak wygląda plan edukacji dzieci czy innych obowiązków domowych, ale warto sobie te godziny wyznaczyć i też dać znać współpracownikom, w jakich godzinach jesteśmy dostępni. My w Centrum Cyfrowym mamy taką zasadę, że jeżeli ktoś z różnych względów musi właśnie poświęcić się na przykład w danym momencie wsparciu swoich dzieci w lekcjach, to daje znać, że dziś pracuje w tych i tych i tych, i tych godzinach i wtedy wszyscy wiemy, jakiej godzinie może, ta osoba może być do naszej dyspozycji. To, co jest bardzo ważne i to, co pomaga radzić sobie z tym trudnym doświadczeniem pracy z domu, to jest to, żeby pamiętać o tym, żeby móc zadbać o to, żeby wspólnie z domownikami jeść lunch, czy wypić kawę, czy zjeść śniadanie, jeżeli tylko to jest możliwe. To też pomaga, robienie sobie takich przerw od pracy zdalnej bardzo pomaga. I oczywiście efektywność pracy z domu, zwłaszcza w takich realiach, kiedy właśnie chociażby mamy małe dzieci, które są w domu, jest nieporównywalna z efektywnością takiej pracy, kiedy dzieci są w placówkach opiekuńczych, a my sami w biurze, więc tutaj jakby to jest oczywiste i bardzo ważne jest, żeby o tym po prostu pamiętać, to po prostu nie zniknie, tego się nie da w pewnym sensie zmienić i to jest czynnik, który teraz, z którym wszyscy musimy się liczyć. Widzę, że jest pytanie na czacie, więc ja na nie odpowiem. Widzę pytanie od pani Aleksandry, czy byłoby dla was nietaktem, jeżeli prowadzący szkolenie zażądałby przekazu wideo? Chodzi o to, że nie widząc uczestników nie wyłapuje, czy ludzie rozumieją, czy nie. Na ostatnim szkoleniu mi podchodów ludzie nie dali znać, że nie rozumieją i międzynarodowy egzamin położyły mi 3 osoby, co nie zdarzyło się nigdy. To jest bardzo ciekawy temat. Ja na przykład prowadząc zajęcia ze studentami, czy prowadząc jakieś takie szkolenia, czy konferencje online, staram się prosić osoby, które są ze mną na tym spotkaniu, żeby miały włączone kamery. I to jest bardzo też ważne, że jeżeli na przykład spotkanie jest nagrywane, to wówczas ja informuję o tym, że ono jest nagrywane, proszę osoby, które nie chcą być nagrywane, o to, żeby wyłączyły kamery, jeżeli nie zgadzają się na nagrywanie ich twarzy, natomiast zachęcam do tego, żeby mieć kamery włączone, jeżeli to komuś nie przeszkadza. Można też robić tak, żeby wyłączać nagrywanie w momentach, kiedy jakaś osoba sobie zażyczy tego, bo chce powiedzieć coś, co nie chce, żeby zostało zarejestrowane. Takie rzeczy się mogą zdarzyć. Natomiast musimy pamiętać o tym, że czynnikiem za tym, że ktoś może nie chcieć włączyć kamery, może nie być to, że ta osoba tak naprawdę zmywa naczynia albo zamiata podłogę, ale wiemy o tym i jakby to już się pojawiło jako zjawisko wiosną, ludzie mają bardzo różne warunki w swoich domach i mogą odczuwać wstyd, nie chcieć pokazać tego, w jakim miejscu się znajdują, mogą nie mieć warunków do pracy w komfortowym miejscu i znajdować się w dziwnym pomieszczeniu, którego też nie chcą pokazać, więc warto zostawić im wybór. Ja wiem na przykład, że studenci, którzy teraz jakby nie przyjechali na ten semestr do Warszawy i uczą się zdalnie, są prawdopodobnie w swoich domach rodzinnych, być może jest tam dużo osób, być może nie zawsze mają możliwość bycia na wykładach czy zajęciach ze swojego pokoju, może muszą być w jakimś kącie, warunki mogą mieć różne, więc ja zazwyczaj staram się bardzo zachęcać do tego, żeby kto może miał włączoną kamerę i proszę o to i wyjaśniam, dlaczego to jest potrzebne, ale a jednocześnie staram się nie wymagać tego tak twardo, to znaczy nie mówić, że to jest obowiązek, bo wyobrażam sobie, że to może być jakiś problem, ale widzę, że tutaj chodziło o to, żeby przede wszystkim mieć kontakt, co ja bardzo popieram. Jeżeli chodzi o zespoły online, to jest coś, co jest w ogóle całym jakby osobnym obszarem zarządzania i koordynacja zespołu w modelu zdalnym ma dużo wspólnych cech z pracą w zespole face to face, ale ma też pewną swoją specyfikę. Niezbędne jest bardzo dobre planowanie pracy, odpowiednio ustalony zakres obowiązków i metody właśnie rozdawania i przeglądania zadań. Przez brak fizycznej bliskości zespołu nieco trudniejszy jest kontakt nieformalny, więc pojawiają się bardzo specyficzne wyzwania związane z nieporozumieniami, trudnością w ustaleniu pewnych rzeczy. Dlatego właśnie ważny jest komunikator, taki chociażby jak Slack czy inny, żeby móc na bieżąco szybko być w kontakcie ze wszystkimi
i takie potencjalne nieporozumienia rozwiązywać. Niektórzy menedżerowie, i wiemy o tym, mają problem z zaufaniem swojemu zdalnemu zespołowi, boją się, że ludzie pracując zdalnie tak naprawdę nie wykonują swoich zadań albo nie pracują tak efektywnie, jakby mogli. To jakby zawsze się pewnie będzie zdarzać i nam się wydaje w Centrum Cyfrowym, że zaufanie do zespołu jest bardzo ważne i ono jest tak naprawdę podstawą dobrej pracy zdalnej, ale też ważne jest wypracowanie jakiegoś systemu, który pomaga w tym, czyli na przykład właśnie posiadanie jakiegoś narzędzia do monitorowania zadań, gdzie wszyscy nie czujemy się sprawdzeni, tylko czujemy, że to jest coś, co pomaga nam wszystkim organizować swoją pracę. Więc ważne jest, żeby ustalić taki system, w którym pracownik sam decyduje, jakby kiedy ma wykonać zadania. Oczywiście one muszą być wykonane w terminie, ale jakby czy zrobi to rano, czy po południu, czy jutro. I jeżeli ma faktycznie potrzebę zacząć 30 minut później, to nie powinno to oznaczać negatywnej oceny ze strony przełożonego, ponieważ to, jak powiedziałam, ma ogromne znaczenie, że w naszych domach nie zawsze mamy warunki takie, jakbyśmy chcieli. I istotą budowania zaufania jest praca oparta o dobrze zdefiniowane zadania, najlepiej rozdzielone w okresach tygodniowych. My bardzo rekomendujemy taki system, ale mogą Państwo sobie wybrać system, który odpowiada specyfice projektów, które Państwo realizują i specyfice Państwa instytucji. Ważne jest prowadzenie listy zadań w tym systemie do zarządzania zadaniami, które sobie wybierzemy, która jest dostępna online, wszyscy widzą, co jest do zrobienia, jest to czytelne, wiadomo, kto ma co do zrobienia. Dobrze sprawdza się raz w tygodniu mieć taką telekonferencję z całym zespołem, ze swoim zespołem, w którym pracujemy, nie z zespołem całej instytucji, bo jeżeli nasza instytucja ma bardzo wiele osób, to byłoby niemożliwe, czyli w takim zespole, w jakim pracujemy, mieć takie spotkanie cotygodniowe, które powinno trwać nie więcej niż godzinę i określać jakby co ma dany zespół do zrobienia, czyli ważne, żeby były to sprawy, które właśnie nam mówią o tym, jaki jest nasz plan, co robimy, co zostało zrobione, a co chcemy zrobić. Ważne, aby sprawy dotyczące jednej osoby nie zdominowały całego takiego spotkania. Takie spotkania, jeżeli ktoś ma jakieś wyzwania, to jest materiał na spotkanie jeden na jeden. To takie spotkania raz w tygodniu służą budowaniu wspólnoty zespołu, co jest bardzo ważne w realiach zdalnych. Jak wiemy, komunikacja nieformalna i spotkania nieformalne odpadają, więc ważne, żeby takie spotkania organizować. Pozwala też synchronizować wysiłki, to znaczy mamy większą pewność, że dwie osoby nie robią zadań, które są sprzeczne lub dublują swoją pracę. I dobrze jest, żeby jakaś osoba, która jest odpowiedzialna za takie spotkania, zebrała agendę, potrzeby naszych członków zespołu na takie spotkanie, bo może pojawił się jakiś problem w projekcie, może jest coś, co trzeba omówić, może z powodu COVID-u musimy zupełnie zmienić format i to wymaga jakiejś narady. Kolejnym takim elementem pracy zdalnej zespołów są spotkania jeden na jeden. Jest to przestrzeń, gdzie osoba jakaś, która koordynuje pracę i członek zespołu mogą mieć czas dla siebie właśnie na omówienie już takich wyzwań dotyczących konkretnej osoby albo jej pracy. I to głównie służy temu, żeby omawiać zadania i trudności, mieć przestrzeń do rozmowy o sprawach indywidualnych danego pracownika, które normalnie byłyby omówione w cztery oczy, ale też, żeby zobaczyć i sprawdzić, jak nasi współpracownicy czy pracownicy się czują, ponieważ jak wiemy w tych realiach teraz, bardzo wiele osób nie czuje się dobrze też psychicznie i warto obserwować to, jak czują się nasi współpracownicy. Warto jest też mieć stałe terminy takich spotkań, zarówno tych dla całego zespołu, jak i takich jeden na jeden. One nie muszą, te jeden na jeden nie muszą być na tydzień, mogą być rzadziej. Ważne, żebyśmy coś takiego mieli raz na jakiś czas. My na przykład w centrum wprowadziliśmy też takie narzędzie, taki sposób jak retrospektywa. To jest coś, co służy temu, żeby sprawdzić, jak nasi pracownicy i pracowniczki, jakby co się wydarzyło u nich w poprzednim tygodniu pracy, z czym mieli problemy, co im się udało. To jest takie proste narzędzie zaczerpnięte z metodyki pracy programistów, które polega na tym, że my mamy na przykład u nas w fundacji nasze zebrania całego zespołu co wtorek i przed tym spotkaniem mamy taką tabelkę, w której każdy z pracowników wpisuje jakieś rzeczy, które się u niej działy do czterech różnych kategorii, to znaczy co było fajnego, co się udało. Oczywiście to nie jest obowiązkowe, żeby wpisać coś wszędzie, co było trudne, co było wyzwaniem, czego się nauczyliśmy i ewentualnie czego nam brakowało. I to sobie, każdy może sobie tę tabelę zobaczyć, co słuchać u innych, a najważniejsze rzeczy możemy sobie omówić na naszym zebraniu zespołowym.
I to bardzo pomaga, ponieważ też widzimy, czy są jakieś rzeczy, z którymi mierzą się osoby, z którymi pracujemy, o których być może nie ma okazji porozmawiać, bo nie spotykamy się przy kawie. Więc to jest coś, co może nam bardzo pomóc. Wiemy też, że niektóre organizacje stosują coś takiego jak wirtualny lunch czy wirtualna kawa, to znaczy, że pracownicy spotykają się, na przykład zespół wspomniany już Ashoki w Polsce wspólnie spotyka się na taką pogawędkę obiad w czwartki i robią sobie takie spotkania, żeby ze sobą porozmawiać. My teraz, kiedy pracujemy zdalnie i wiemy, że nie będziemy się widywać się znów, prawdopodobnie przez jesień i zimę, planujemy również raz w tygodniu dla naszego zespołu zrobić takie spotkania, chociażby 15-minutowe, żeby nasi pracownicy i pracowniczki mogły po prostu opowiedzieć sobie, co słychać przez jakiś krótki czas. I co jest bardzo ważne w tej pracy zdalnej, czy pracy właśnie online, to to, żeby jakoś wprowadzić system takiego organizowania pracy w jakichś całostkach i my rekomendujemy, żeby to były tygodnie, to nie jest coś, co wymyśliliśmy, to jest też zakorzenione właśnie w metodykach pracy firm programistycznych, które mają największe i najdłuższe z nas wszystkich doświadczenie organizowania pracy zdalnej i to polega na tym, że my planujemy sobie zadania w trybie tygodniowym i rozmawiamy o nich w trybie tygodniowym, więc jakby mamy cotygodniowe spotkania, na których zespołów, na których omawiamy, co jest do zrobienia, co zostało zrobione, jaki mamy plan, dokąd dążymy i co tydzień sobie te rzeczy jakby aktualizujemy, przeglądamy, to pozwala nam jakby mieć taką dobrą i bliską kontrolę nad tym, co się dzieje i też zawczasu wychwycić potencjalne kryzysy, trudności, opóźnienia, bo kiedy nie rozmawiamy ze sobą tak dużo na żywo, jak w pracy, kiedy się spotykamy, to może się zdarzyć tak, że coś idzie nie tak, ktoś nie ma okazji nam o tym powiedzieć, nie ma okazji też prosić o pomoc i okazuje się, że coś na przykład jest opóźnione albo coś wymaga, nie wiem, aktualizacji, na przykład mamy wniosek grantowy, który jest nie do spełnienia w realiach COVID-u. Żeby sprawnie tym zarządzić, takie cotygodniowe spotkania są bardzo efektywne. Jeżeli chodzi o to, jakby jak to się ma do tych typów narzędzi, o których powiedziałam na początku i chciałabym do tego wrócić, to co jest faktycznie bardzo przydatne, to jest to, że jeżeli mamy komunikator grupowy, może to być Slack, może to być inny komunikator, to on pozwala nam na bieżąco właśnie sobie z zespołami, z którymi pracujemy, wymieniać różne rzeczy, linki, update'y, czy jakieś informacje dotyczące tego, jak idzie praca. System do telekonferencji właśnie pomaga nam organizować te spotkania cotygodniowe, czy częstsze i też spotkania właśnie innego typu, czy wydarzenia online, o których wiem, że było osobne webinarium. A system do przechowywania plików nam pozwala pracować z innymi wspólnie i też jakby tworzyć rzeczy wspólnie, bez konieczności wysyłania sobie plików w Wordzie, które ktoś musi edytować i potem ja z powrotem muszę edytować i te różne wersje nam się gubią. Więc taka jest rekomendacja i takie są podstawowe zasady tego, jak można sobie zorganizować pracę zdalnie. I ja teraz przejdę już do podsumowania, tylko zaczerpnę łyk wody. Praca zdalna, jak wiemy, może zostać z nami na dłużej i jest to bardzo prawdopodobne, że tak właśnie się stanie, więc w instytucjach kultury bardzo ważne jest, żeby to była okazja, żeby myśleć o transformacji cyfrowej instytucji całościowo i strategicznie, a nie doraźnie. To znaczy wiemy, że czasem jest taka pokusa, żeby pomyśleć, a to jest przejściowy kryzys, teraz na przykład będziemy musieli pracować z domów przez jakiś czas, ale potem wrócimy do takiej pracy jak zwykle. Bardzo ważne jest, żeby nie myśleć w ten sposób, bo nie wiemy, jak długo to potrwa, a jest to okazja do tego, żeby do naszych zespołów wprowadzić jakieś nowe metody pracy, nowe narzędzia, nowe rozwiązania, które będą się sprawdzać również, kiedy wrócimy do biur. Więc jeżeli będziemy myśleli o wyborze narzędzi do organizowania pracy naszego zespołu, to lepiej na przykład zdecydować się na darmowe narzędzia, z których będziemy mogli korzystać długo, niż na przykład nastawić się na to, że weźmiemy 3-miesięczny darmowy okres próbny z jakiegoś narzędzia, a może za 3 miesiące już będzie po wszystkim i wtedy wrócimy do tego, że w biurze będziemy po prostu ze sobą gadać, a nie komunikować się przez komunikator. Wydaje mi się, że skoro wkładamy wysiłek w to, żeby zaadaptować się do nowych realiów, to możemy też po prostu wprowadzić różne pozytywne zmiany w naszej kulturze pracy, więc warto myśleć o tym całościowo i strategicznie.
Jest to też okazja, by kształcić kompetencje i wprowadzać nowe narzędzia, ale wybierać je trzeba świadomie i właśnie myśleć o długiej perspektywie. To znaczy, jeżeli już chcemy, żeby nasi pracownicy i współpracownicy włożyli wysiłek w nauczenie się tych nowych narzędzi, dostosowanie się do nich, to też zawsze wymaga czasu i każda zmiana, jak wiemy, budzi pewien opór, to myślmy o nich właśnie długofalowo jako czymś, co z nami zostanie i będzie nam usprawniało pracę także po pandemii. Mamy nadzieję, że kiedyś będzie po pandemii. Rozwiązania, które wprowadzamy teraz, nie powinny być jedynie próbą zażegnania kryzysu, ale właśnie mogą być dla nas bardzo ważną szansą, żeby nasza instytucja stała się bardziej nowoczesna, bardziej efektywna, żeby ułatwić naszym pracownikom w tym trudnym momencie radzenie sobie z tymi realiami pracy zdalnej. I co bardzo ważne, w pogoni za skutecznością i efektywnością też nie należy zapominać o tym, że to niezwykle trudny czas i naszym współpracownikom i pracownikom należy się wsparcie, więc jeżeli chcemy wprowadzać zmiany, to warto też pamiętać o tym, żeby wprowadzać je w taki sposób, żeby osoby, które mają zostać nimi objęte, czy osoby, które chcemy, żeby się do nich dostosowały, miały okazję się właśnie tego nauczyć, oswoić się, zadać pytania. Bardzo dobrą praktyką przy wprowadzaniu nowych narzędzi jest to, żeby w naszym zespole za na przykład wprowadzenie, powiedzmy, Slacka była odpowiedzialna jakaś konkretna osoba, powiedzmy Ola. A za wprowadzenie innego narzędzia była odpowiedzialna jakaś inna konkretna osoba, na przykład Zooma była odpowiedzialna Małgosia. To sprawia, że taka osoba jakby ma okazję zapoznać się dobrze z tym narzędziem i może pomóc innym je opanować i zawsze wszyscy wiedzą, że mogą przyjść do Oli, jak mają pytania, jak użyć Slacka, a z kolei jak chcą się dowiedzieć, jak użyć Zooma, to mogą przyjść do Małgosi i w pewnym sensie taka osoba staje się ambasadorem danego narzędzia. To bardzo pomaga wdrożyć nowe narzędzia i nowe rozwiązania w zespole. Ja wyślę Państwu też takie dodatkowe materiały do czytania. Wklejam tutaj je już teraz w czacie, które mogą wnieść trochę jeszcze do Państwa wiedzy i zaspokoić ciekawość dotyczącą tego, jak pracować zdalnie. Ja sobie tutaj właśnie przyklejam je do czatu. Mam nadzieję, że się... Ach, nie chcę mi się wysłać aż tak długa wiadomość, więc momencik podzielę ją na dwie. I znajdą tam Państwo różne dodatkowe materiały dotyczące tych rzeczy, o których mówiłam. To może być przydatne w zależności od tego, jakby jaka jest specyfika Państwa pracy. Jeszcze podwójna porcja linków teraz do Państwa tutaj w czacie leci. A jeżeli chodzi o mnie, to mój ostatni slajd mówi dziękuję i jeżeli mają Państwo pytania lub komentarze, to jestem do dyspozycji. Wielkie dzięki, Ola, za takie kompleksowe podsumowanie narzędzi, ale też sposobów radzenia sobie z tymi narzędziami i w ogóle radzeniem sobie z pracą online. Super podsumowanie. Także tak jak Ola wspomniała, jeżeli mają Państwo teraz jakieś pytania, to prosimy zadawać je na czacie, ale też polecamy jutrzejszy dyżur Oli. Właśnie wysłałam Państwu linka do tego dyżuru i już oddaję głos pytającym. Widzę, że pan Adam pisze, że ja tak intensywnie mówię, że ważna jest szklanka wody dla prowadzącego. Dokładnie tak. Bardzo mi się ta szklanka wody dzisiaj przydała. Też czuję, że być może to kwestia tego, że przyszła jesień, czuję, że być może po prostu mój głos jest trochę nadwyrażony, ale dałam radę i jeszcze na pewno dam radę odpowiedzieć na pytania, więc proszę śmiało zadawać. Też można moim zdaniem pokusić się o stwierdzenie, że to jest jedna z tych rzeczy, o których warto pamiętać, kiedy prowadzi się różne konferencje albo spotkania online, żeby sobie i innym prowadzącym przypomnieć, żeby mieli na podorędziu coś do popicia, właśnie wodę, może kawę, skoro nie robimy już przerw kawowych w trakcie konferencji, to jednak warto mieć na uwadze, żeby wszyscy prelegenci mieli chociaż swoje własne szklanki wody przygotowane obok komputera. Tak, jeżeli mówisz, Natalia, o takich rzeczach, to zdecydowanie tak i to ciekawe, ja dostałam kiedyś taką radę profesjonalną od radiowca, że zdecydowanie nie czarna herbata,
ponieważ jeżeli mamy dużo mówić, jeżeli tak jak będą Państwo w takiej sytuacji, w jakiej ja dzisiaj, to czarna herbata bardzo wysusza i można się skończyć na tym, że w pewnym momencie spotkania głos nam się skończy, więc zdecydowanie woda jest bardzo dobra i to, co też jest bardzo ważne, jeżeli organizują Państwo spotkanie właśnie z publicznością albo jakieś większe spotkanie, to zazwyczaj dobrze, żeby jeżeli jakaś osoba będzie długo mówić, to żeby inna osoba moderowała czat, żeby było jakby jasne, że to nie musi spoczywać na jednej osobie, która może tego nie ogarnąć. Widzę, że pani Aleksandra pisze, że matę na Włoć i Lipa, zdecydowanie tak. Wszystko, co nawilża, a nie wysusza nasze gardło, będzie na wagę złota, bo nie jest tak łatwo w takiej sytuacji jak teraz wstać po prostu i sięgnąć po szklankę wody. Dokładnie. Widzę, że jest pytanie techniczne o zaświadczenia. Zaświadczenia to zależy jakiego Państwo potrzebują, to znaczy my możemy wystawić zaświadczenia z całego cyklu, czy z pojedynczych szkoleń, to wystarczy do nas napisać i w miarę potrzeb będziemy takie zaświadczenia Państwu wystawiać. Tak, tak jak już wspominałam wcześniej, materiały będą dostępne na stronie Pracowni Otwartej Kultury. Oczywiście linki roześlę Państwu mailem w momencie, w którym już je opublikujemy. Ale z bardzo ważnych informacji chciałam jeszcze dać znać, że tak jak wspominałam już przy wcześniejszych webinariach, będziemy teraz wysyłać do Państwa ankietę podsumowującą Państwa doświadczenia, ale też Państwa opinie na temat tego webinarium i będziemy bardzo zobowiązane za liczne wzięcie udziału w tych ankietach, dlatego że pozwoli nam to dopracować niektóre zagadnienia w przyszłych edycjach, ale też jesteśmy bardzo ciekawe i Państwa w ogóle odpowiedzi, jak się Państwo pracowało, jakie Państwo mają bolączki albo co pozytywnego Państwo wyciągnęli nie tylko z samych szkoleń, ale w ogóle z pracy zdalnej. Także zachęcamy gorąco do wzięcia udziału w tych ankietach. Widzę, że jakieś pytania jeszcze nadciągają, więc poczekamy, aż się... Dziękujemy bardzo, bardzo nam miło. Super, widzę, że otworzyła się sekcja podziękować, to ja Państwu bardzo dziękuję, to była dla mnie przyjemność. Jeżeli nawet teraz nie pojawiają się dodatkowe pytania, to zawsze można do nas też napisać, ja też zapraszam na swój dyżur jutro i jeżeli się Państwu coś przypomni, to po prostu ja z wielką przyjemnością porozmawiam już z Państwem bezpośrednio na jakieś tematy, które przyjdą Państwu do głowy. Komplet materiałów. Kompletu należy spodziewać się w okolicach połowy listopada, dlatego że jeszcze teraz składamy broszury, czyli podsumowanie wszystkich webinariów. Wszystkie te informacje, które były udostępniane przez poprzednich prezenterów, ale też dzisiejsze informacje będą dostępne w formie broszur, które będzie można łatwo pobrać w PDF-ie, ale potrzebujemy na to jeszcze chwili. Dlatego w okolicach końca listopada będziemy te materiały zamieszczać razem w jednym pakiecie. Wolelibyśmy nie robić tego pojedynczo, dlatego wymaga to jednak troszeczkę dłuższego czasu oczekiwania, ale one wszystkie będą dostępne. Świetnie. Dziękujemy Państwu raz jeszcze w takim razie za tak liczny udział w ogóle we wszystkich webinariach, w sześciu webinariach, które podsumowywały z bardzo różnych punktów widzenia pracę zdalną i organizację projektów oraz pracę instytucji kultury. Mamy nadzieję zobaczyć Państwa na kolejnych cyklach, o których też będziemy informować w przypadku, w którym będziemy takie szkolenie organizować. Myślę, że kończymy, Ola, także dziękujemy. Kończymy. Raz jeszcze. Dziękujemy bardzo. Tak będą zaświadczenia, dziękujemy Prosimy bardzo. Napisać na maila. Do widzenia, dobrego dnia.